Czekali na to długo i z niecierpliwością, bo od złożenia wniosku do realizacji minęło aż 9 lat. Warto jednak było czekać, bo przestrzeń, która kiedyś była bankiem, teraz stała się bankiem wiedzy. Zrewitalizowany budynek Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej w Katowicach stał się nową przestrzenią kreatywności i coworkingu. Magda Sincewicz. Spin Place, bo tak się nazywa nowa przestrzeń, będzie miejscem spotkań nie tylko studentów czy wykładowców, ale także mieszkańców Katowic. Centrum jest dostępne od rana do wieczora. Jest to przestrzeń, w której staramy się łączyć różne środowiska. Środowisko akademickie, naukowe, studentów, no i przede wszystkim pracodawców, których też jakby chcemy wprowadzić w mury uczelni, a jednocześnie studentom pokazać możliwości, jakie czekają na nich po ukończeniu studiów. Ci, którzy wciąż studiują, wcale nie chcą tak szybko opuszczać tych murów. Murów, które teraz wyglądają zupełnie inaczej niż te sprzed lat. Dopiero niedawno się otworzyła ta przestrzeń, więc fajnie to jest, ładnie, bardzo estetycznie. Ale już kończymy studia, więc... No, szkoda, nie? A chciałobyśmy, tak, żeby chociażby parę zajęć tutaj się przeprowadzały. I będą się tu odbywać, a nawet już się odbywają. Jak na przykład te, w podziemiach, gdzie kiedyś był sejf, a teraz centrum prototypowania 3D. Przestrzeni jest jednak mnóstwo. Kilka pięter, które można wykorzystać do rozmowy, pracy czy relaksu. Miejsce to ma na celu jakby zapewnić przestrzeń taką swobodnej twórczości, swobodnego testowania innowacji, pomysłów studentów, pracowników, mieszkańców. Generalnie to ma być taka przestrzeń, która jest otwarta i sprzyja właśnie takiej przedsiębiorczości. Regionalne i międzyuczelniane Centrum Kreatywności, Coworkingu, Prototypowania oraz Animacji Projektów powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Kosztowało ponad 27 milionów złotych.